starszego inspektora. Gratuluję. Dziękuję. Pani Agnieszka Radkowska, nie, tutaj dla młodszego inspektora. Gratuluję, ale starszy też. Pani Bogumiła Leśniewicz, młodszego inspektora. Gratuluję. I pan Łukasz Klawiłowski, specjalista. Chcecie państwo podnieść? Najpierw zdjęcia zrobimy, później pogratulujemy jeszcze. Serdecznie gratuluję tych nominacji. Dziękuję za to, co robicie na rzecz mieszkańców każdego dnia. Często z narażeniem swojego życia i zdrowia też. Dziękuję za współpracę z innymi służbami. Ta współpraca układa się tutaj wzorcowo. Mówię tutaj głównie o policji, o Państwowej Straży Pożarnej. Życzę wam samych sukcesów w tej ścieżce zawodowej, kolejnych nominacji, ale także wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. Jeszcze raz gratuluję. Komendancie. Wspiera działania policji, wspiera działania w zakresie porządku, a także działania w zakresie chociażby takich przedsięwzięć proekologicznych, które są bardzo, bardzo ważne. Chcemy, żeby miasto nasze było, żebyśmy wszyscy funkcjonowali w mieście, gdzie jest czyste powietrze, żeby nie było dzikich wysypisk śmieci. I to między innymi jest ważne przedsięwzięcie właśnie dla Straży Miejskiej, która to kontroluje i stara się tego typu działania podejmować, które wykrywają sprawców tych rzeczy. Bez wątpienia bardzo ważną komórką jest tutaj monitoring. Oczywiście. Tak, no to jest bardzo ważna działka Straży Miejskiej, bo Straż Miejska odpowiedzialna jest za monitoring. Mamy przecież kilkaset kamer, monitoring w mieście się cały czas rozwija. No a obsługą tego monitoringu zajmuje się Straż Miejska. Trzeba też pamiętać, że Straż Miejska współpracuje bardzo ściśle z policją podczas wykrywania różnego rodzaju sprawców różnych przestępstw. I tutaj działania Straży Miejskiej są nieocenione. Może to nie jest takie spektakularne, to nie jest widoczne gdzieś tam przy kamerach, tutaj przy mediach, ale to jest bardzo taka codzienna, trudna praca właśnie strażników miejskich. Tylko ja głosowałem, dzisiaj są 4 osoby, bo 3 osoby. Wybieramy, to jest w zależności od ustawy, czyli to jest określone, jak można mianować na wyższy stopień, dlatego te osoby kwalifikowały się też różne inne osoby, ale mają już praktycznie na maksa, czyli starszego inspektora i niestety tych osób nie możemy już mianować. Na wyższym musieliby zostać albo kierownikiem, albo naczelnikiem, albo komendantem. To gdzieś w pewnym sensie blokuje ten... Tak, nie, bo to jest, mówię, jest uregulowane w ustawie i niestety no, nie możemy pewnych przeskoczyć. No to co mówię, staramy się mianować i wyróżniać osoby, które mówią się nadają. Każdy awans to też jest w jakimś stopniu pewna podwyżka. Tak, też motywacja do pracy. Jest to motywacja, staramy się motywować te osoby, które widzimy zaangażowane w pracy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o wakaty, czy wciąż wam brakuje w szeregach? Staramy się ogłaszać konkursy. Tutaj mamy wolną rękę od pana prezydenta, ale no niestety chętnych jest bardzo mało. No wiadomo, że są służby bardziej atrakcyjne od nas, policja, zakład karny, czy straż pożarna, czy jeszcze inne służby, wojsko. No my jesteśmy finansowani przez samorząd. Jak samorząd stoi bardzo dobrze, to nie jest pracownik. Dobrze, czyli tak, mamy tutaj 33 strażników miejskich, ale to nie wszystko. Są jeszcze pracownicy cywilni, to jest referat monitoringu. Dwie panie, które pracują, można powiedzieć, księgowe, które to rozliczają różne rodzaje mandaty i te wszystkie takie tam sprawy księgowe związane z funkcjonowaniem straży. To jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tego, na co zwracacie szczególną uwagę, co chcielibyście zmienić w tych statystykach, bo wiadomo, że błędy, które popełniają mieszkańcy, się gdzieś powielają. Także na co głównie stawiacie, jeżeli chodzi o... No stawiamy, mówię, no mamy praktycznie bardzo dużo interwencji w porównaniu z policją, to... Nie chwaląc się, ale mam więcej interwencji niż policja na tym nie wiedziąca.
głównie są to zgłoszenia mieszkańców. Są to zgłoszenia różne, dotyczące również, że mamy kompetencje do załatwienia spraw, ale są kompetencje, które niestety przekraczają nasze możliwości albo na przykład przepisy nie pozwalają nam, dlatego mówię, staramy, odsyłamy to do innych służb, do policji czy tam do prokuratury w zależności. No stawiamy, wiadomo, stawiamy na porządek, na bezpieczeństwo mieszkańców, jak również na też takie porządek typowe są, jak parkowanie, jak no, zaśmiecanie, odpady, jak ochrona środowiska. Jest tego sporo. Jest tego sporo, naprawdę wchodzą nowe przepisy, nowe, no, tak jak w chwili obecnej są zbiorniki bezodpływowe, gdzie też mamy ruch z Wydziałem Środowiska, też wykonujemy pewne działania. Pracy sporo. No, pracy sporo. Ludzi brakuje. Ludzi brakuje. Okej, bardzo dziękuję. Proszę.